Mr. Beast dał mi suba. A nie mówiłeś, że będziesz przerabiać to tylko do filmu? Może faktycznie jeszcze mi nie dał, ale w tym filmie to się może zmienić, bo użytkownik Kuba Darenek 6321 napisał komentarz pod jednym z moich filmów. Co to za no name? 3 znaki zapytania. A więc słuchaj, Kuba Darenek 6321. Po tym filmie nie będę już no-name'em, bo zapytam 100 influencerów, celebrytów, youtuberów, znanych ludzi, czy dadzą mi suba. Dzięki czemu poznam wszystkich ludzi z branży i nie będę już no-name'em. A tak w ogóle, Kuba Darenek 6321, dzięki za pomysł na film. Kto teraz jest no-name'em? Już teraz mogę wam powiedzieć, że całkiem sporo z tych ludzi mi odpisało i sam się zdziwiłem odpowiedzią od niektórych, ale ostatnio grałem też na Move Federation w drużynie Jawora i miałem okazję zapytać niektórych na żywo, czy dadzą mi suba. Nie wiesz, po co do ciebie przyszedłem. Nie wiem totalnie, po co tu jestem. Ja chcę ci zadać tylko jedno pytanie. Max. Karol. Czy dasz mi suba na moim kanale? A ja mam, wiesz? Ty subskrybuję. Ale. O. Nie subskrybuję. Patrz. Z drugiego kanału. Mam. Tak? Mhm. Cyk! Zasubskrybowane. I wy dziękuję, możecie zrobić to samo. Dziękuję. Cieszę się. Subskrybuję twój kanał. Yeah! Krystian, czy dasz mi suba na moim kanale? Tak. Dzięki ci za odwieczne. Gratulacje, jesteś w porządku. W sumie mogę dać, kurde, czekaj. Patrz, dzwoneczek. O, pyk. Dziękuję ci serdecznie. Czekaj. Wszystko. Do powodzenia dzisiaj. Wy już wynik znacie? Szkoda właśnie, mi go trochę, no. Bo w głowie też go mam, ale... Nie, ja myślę, że każdą bramkę obroniłem. Highlighty jakieś chcę swoje obejrzeć. Najlepsze edit jakiś tiktokowy, taki wiesz, z jakąś muzą tak się rzucą na piłkę. Przed samym meczem szukałem jeszcze kogoś, kogo mógłbym zapytać i w trakcie, gdy tak szukam, opowiem wam krótką historię. Kiedyś w dzień moich urodzin z niecierpliwością czekałem na wiadomości od moich znajomych z życzeniami i prezenty, ale nic nie przychodziło. Okazało się, że miałem ustawioną złą datę w telefonie i nie miałem wtedy urodzin, ale tak bardzo się w to wkręciłem, że postanowiłem i tak sprawić sobie prezent. Kartę podarunkową PlayStation. Wow! To jest naprawdę najlepsza karta, jaką widziałem. Przypomnij sobie sytuację, gdy twój kolega miał urodziny, a ty nie wiedziałeś, co mu kupić. Dwoisz się i troisz i nie możesz nic wymyślić. Ale chwila, lubi grać na PlayStation. Jestem przekonany, że będzie to idealny prezent, bo dzięki tej karcie można kupić przeróżne gry w PlayStation Store. Patrzcie, jak się cieszę, gdy wpisuję kod z karty, żeby kupić moją ulubioną grę. Na odwrocie tej karty wystarczy zdrapać to miejsce, żeby dostać kodzik. Żeby zrealizować ten kod, wchodzicie w PlayStation Store, zjeżdżając niżej szukacie zakładki Realizacja kodów i wpisujecie kodzik z karty. Środki z karty zostaną od razu dodane do waszego portfela i ja na przykład kupię sobie za to w końcu grę Frantix. Pewnie wam nic to nie mówię, ale już od dawna zbierałem się, żeby ją kupić. Jest to giga wygodne, bo karty są dostępne na przykład w Żabce, czyli wszędzie, no i bardzo blisko ciebie. Ale jeśli jakimś cudem nie masz obok Żabki, to dostaniesz ją też w Empiku, Dino, w kioskach Cole Porter lub Inmedio i na stacjach benzynowych BP, Circle K, Lotos, to już jest serio wszędzie. A jeżeli jakimś cudem nie możesz wyjść z domu albo ci się po prostu nie chce, to nic się nie stało. Kartę podarunkową możesz kupić też przez internet. Ale wróćmy do filmu, bo chyba właśnie spotkałem Alana Kwiecińskiego. Muszę jeszcze napięcie zbudować. Alan, dasz mi suba na moim kanale? To jest pytanie czy stwierdzenie? Pytanie. Możesz odpowiedzieć, że nie, możesz odpowiedzieć, że tak, to jakby co chcesz, tak? Tak. Dziękuję ci ślicznie. Spoko. Tyle? Tyle, to jest okay. Wszystko. Dzięki ślicznie, miłego. No i fajnie. Hej, witam was w kolejnym dniu. Dobrze, faktycznie, masz rację, już są 3 dni później, ale w końcu przyszła pora sprawdzić, czy będę no-name'em do końca życia, czy nie będę no-name'em do końca życia. Chcę zrobić to tak, żeby nie widzieć od razu, dobra, nie widzę, uwaga. Czajnik mi odpisał. Kolego, po pierwsze, błagam, nie mów do mnie sebek. Po drugie, dałbym ci suba, gdyby nie to, że już go masz. No co ja mogę więcej powiedzieć? Dzięki ci serdeczne, sebek. Większość osób jednak mi nie odpisała. Kto by się spodziewał, nie? Ktoś wyświetlił w ogóle tą wiadomość, na przykład? Kubańczyk? Nie. Pani Magda Gessler, Adam Małysz. Mariusz Pudzianowski odpisał mi i powiedział, że jasne, wariacie. Już ci daję, tak swoją drogą to w ogóle podziwiałem cię zawsze. Tu jest, tu są wiadomości. I masz fajne te filmy na YouTubie, ja zawsze daję łapkę w górę i dzwoneczek. Tak napisał. Dobrze, ale po kolei. Trips. Haha, hej. Czy to jakiś nowy film? Mogę ci dać suba, jak opowiesz jakiś żart o kominiarzu. 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 Wymyśliłem sam. Wymyśliłem własny żart o kominiarzu. Dobra.
Jest, ja jestem dumny. Sam to wymyśliłem. Nie uwierzycie, kto mi teraz odpisał. I założę się, że absolutnie nawet nie zgadłbyś tej osoby. To nie jest taka mainstreamowa postać, ale po prostu też jest to Wajma. Odpisał mi, że tak, da mi dobra. W sensie, skłamałem. Odpisał mi, że dobra, zostawi mi suba. Nie powiedział tak, powiedział tylko dobra. Napisał. Luka. Luka od Andziax. Już myślałem, że nie zapytasz. Pewnie, emotikonka taka. Kolejna osoba, której się spodziewałem, że mi odpisze, bo mam z nią kontakt. I mam jakąś łysinę. Boże święty. Alan Postirol. Mogę ci dać, ale tylko jak ty mi dasz sub for sub. No i... nie. Pola z Gen Z. Normalny poniedziałek, a tu taka ciekawa wiadomość. Tego bym się nie spodziewała. I to tyle. Muszę to rozwinąć, tak? A teraz jest nawet środa. Ale ten czas szybko leci. Dobra, dam ci suba, ale muszę zobaczyć na twoim story, jak tańczysz makarenę. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że mogą w tym filmie pojawić się zadania, których jednak nie chciałbym robić. Czemu miałbym się upokarzać i być wykorzystywanym do takich rzeczy? Po co? Tylko po to, żeby dostać sub? Kolejna osoba. Marek Wita. To jest jego nazwisko. Stary, ja powinienem ci płacić co miesiąc za tak wspaniały content, jaki robisz. Dlatego proszenie czegoś w zamian to absurd. Chyba, że robisz odcinek na YouTube, to mogę udawać cwaniaka. Stary, przeskocz przez palący się okrąg na rowerze. Dasz radę? Był okrąg, palił się, był rower, przeskoczyłem. Następna osoba, nie wychodzimy z tego uniwersum. Szymon Szumciak, Szumi, mordeczko. Oczywiście, że tak, subowałem z drugiego konta, więc już dwa suby masz. Nie wiem, co to była za reakcja. Zapomnijcie o tym. Nie wychodzimy znowu z tego uniwersum i teraz przyszła pora na ostrego. Żartowałem z tym, nie wychodzimy z uniwersum. Hej Karol, jak najbardziej, dam ci suba na twoim kanale, oglądam cię regularnie i jesteś moim idolem. O, bardzo mi miło. Zostajemy w uniwersum Czajnika i tym razem Glęcu. Znowu żartowałem z tym uniwersum, zwracamy do uniwersum Reziego. Cześć, subskrybuję cię już z trzech kont plus konta mojej mamy, ale dobra, z głównego też cię zasubskrybuję, ale pod warunkiem, że wyślesz pewną wiadomość Frizowi. Cześć Karol, jak ci mija dzień? Mam nadzieję, że dobrze, bo mi też. Pozdrawiam. No i dobrze, bardzo przyjemna wiadomość, już ją wysyłam. Jeśli na moje konto nie wpłynie 100 tysięcy złotych do jutra, do godziny 10, to wysyłam wszystkie informacje zebrane o tobie do Konopa. To nie za, czas leci. Trochę mnie tak podkręciło. Idziemy dalej. Tym razem ktoś, kogo zapomniałem zapytać na żywo na Move Federation i grałem z nim w jednej drużynie, ale zapomniałem, dlatego teraz nabliżę na... Profcio. Jak rzucisz na IGS, że jestem najlepszym paradokumenciarzem w Polsce, to zasubuję. Cześć. Chciałem wam powiedzieć, że Profcio jest najlepszym paradokumenciarzem w Polsce. Kolejna osoba. Yoshi. Yoshi wysłał głosówkę. 32 sekundy. Trochę mi się to nie podoba, ale sprawdźmy to. Widzę, że pan suby zbiera. Bardzo dobra metoda. Aczkolwiek nie pozostawię pana bez jakiegoś wyzwanka. Generalnie to chciałbym buziaczka za subskrypcję. A jak nie chce pan przyjechać do Warszawy daleko, bo na przykład jest daleko. Następna stacja. Subskrybujcie Karol z Dęba. Ja też chyba miałem zasubować, nie? Tak, za tego buziaczka właśnie. A, no to... Yeah! Dziękuję. I teraz z panem to przyjemność. Panem również. Wracamy do uniwersum ekipy. Nie spodziewałem się, że znajdę tam tą osobę. Bo wcale nie należy do ekipy, jest to Rezy. Nie. Przestań mi rodzinę prześladować. No i dobra, jakby nic złego, nie? Rezi uległ presji. W końcu Rezi zaproponował mi zrobienie pewnej rzeczy w zamian za suba. Z tym, że tutaj niestety nie mogę wam tego pokazać, ale za to na moim Instagramie, tak. Tak, wiem, reklama Instagrama, ale jak zobaczycie, to zrozumiecie, czemu nie mogłem tego tutaj dać. Liza. Elizabeth Anorue. Nie mówiłem tego specjalnie, przepraszam, że tak przekręciłem twoje imię i nazwisko, Liza. Hejka, okej, jak się tam nazywasz? No i kurczę pieczone, ci ludzie są naprawdę... Kolego, co ten komentarz napisałeś, mam nadzieję, że teraz ci będzie tak głupio. Julia Łach. Aż mi tak stres złapał, bo po niej nie spodziewałem się, że ktoś mnie może tak potraktować, a tym bardziej ona wysłała zdjęcie, że ma suba.
Teraz przyszła pora na mojego jedynego i odwiecznego wroga, który myśli, że mnie pokonał. Zapytacie, kto jest moim wrogiem? Karol, przecież ty nie masz wrogów. Jesteś bohaterem i masz fajne czapki zawsze, mortarcią. Pokonał mnie w krokach, potem ja go pokonałem, potem on pokonał mnie, potem jeszcze 10 innych osób się zaczęło nawzajem pokonywać. Radzę tylko, że to nie jest koniec. Ale nie o to chodzi, teraz jakby już w ogóle. Hej Patryk, chciałbyś dać mi suba na moim kanale? Oczywiście, tak napisał. Cudownie, no po prostu dziękuję ci ślicznie. Zostajemy w tym uniwersum Gen Z, twoje 5 minut i przechodzimy do Justka. To karma za te żarty. Dałem już dawno, bo wiedziałem, że kiedyś się za to oddzięczysz. Zrobiło się nieco tajemniczo. Czekaj, czekaj, to nie koniec. Teraz jest ten moment, w którym piszę, co chcę za to. Wybierz liczbę od 1 do 3. Oho, wysłał głosówkę. Wiesz co, tak naprawdę te numerki i tak nie miały znaczenia, bo żadnego zadania nie miałem wymyślonego dla ciebie, ale już wymyśliłem. Jesteś z Wrocławia, we Wrocławiu jest zoo, a w zoo jest kapibara. Ja tam byłem w tym zoo zobaczyć tą kapibarę, ale niestety nie udało mi się jej zobaczyć, więc chciałbym, żebyś poszedł do tego zoo i pozdrowił tą kapibarę ode mnie. Tylko żebyś ją widział fizycznie i ją nagrał i pozdrowił od Justka. Dzięki, Karol. Jestem już przy kapibarach, także mają pozdrowienia od Justka. Pozdrawiam was serdecznie od Justka. Tym razem naprawdę zostajemy w uniwersum czajnikowym, bo poza Justkiem i Ostrym oczywiście zostaje nam Adam Joseph AJ Polish American. Musiałem to znowu zrobić. Zapytał mnie, co macie za plan, bo on zna nas chyba jako 110%. Co macie za plan? Jaki ja mam plan? Napisał, że już dał wczoraj, także wspaniale. Wracamy do uniwersum Reziego, bo oczywiście odpowiedział mi Glęcy, odpowiedział mi Szumi, odpowiedział mi Marek Wita, ale nie odpowiedział mi Maja Firek mi nie odpowiedziała. Nie znudzi mi się to. Maja mi napisała, hej Maja, to ja napisałem. Sub za sub, jak będę mieć swój kanał, musisz obiecać na mały palec. To jest w ogóle najprostsza rzecz, jaką mógł ktoś wymyślić. Nie zgadzam się. Oczywiście, że się zgadzam. Mam nadzieję, że Maja mnie nie oszuka, ale idąc dalej. Arturo, ja bardzo rzadko daję suby, udajemy, że to kwestia prestiżu, a nie tego, że zapominam. Więc mam dla ciebie test. Dam ci nawet dwie opcje. Musi ukąsić cię meduza lub ukąsić cię meduza. Wizualizacja wariantów. Także jestem już przy... Ugryzła mnie. Strasznie boli. To jest szczyt moich możliwości, jeśli chodzi o ugryzienie przez meduzę w tym filmie. Artur, sam bym sobie za to nie dał suba, także spokojnie. Następna osoba. Której... Dobra, już. Bodzio. Bodzio, z którym też już jakiś tam, że tak powiem, YouTube'owy kontakt kiedyś złapałem. Bodzio mi napisał, że już subskrybuje. Od dawna. Także dziękuję ci, Bodzio, serdecznie. Przepraszam, jeśli komuś wcześniej nie podziękowałem. Dziękuję każdemu z osobna. Wam też. Łatwo gang. Wysłał mi screena, że subskrybuje. Kurczę pieczone. Naprawdę bardzo mi miło. Wystraszył się, że napisałem mu, wiem jak masz na imię, ale nie zdradzę nikomu, jeśli dasz mi suba na moim kanale. Franio. Wymieniłem z nim parę słów na Move Federation. Stałem plecami do niego i powiedział: Karol, skąd spadłeś? Ja miałem na koszulce nazwisko swoje. No, a potem się minęliśmy na korytarzu i ja się go zapytałem: a ty skąd spadłeś? A on powiedział: nazwisko moje też. Taki mieliśmy kontakt, ale napisał mi: spoko, masz. Także załatwę to jest. Jeśli chcecie w takim razie mieć subskrypcję od swoich ulubionych youtuberów, to po prostu się ich o to zapytajcie. Żartowałem, teraz pewnie wszyscy będą tak robić. Teraz, gdy to powiedziałem, to jeszcze więcej osób będzie tak robić. Kończę mówić. Jawor był na Move Federation. Grał w drużynie ze mną. W sensie to była jego drużyna i drużyna Jawora nawet tak się nazywała, ale zapomniałem go o to zapytać, dlatego teraz tak się składa, że subskrybuję od samego początku istnienia kanału Karol z Dęba, ale jak nagrasz TikToka, w którym tańczysz do piosenki Meduza Faraon, to zasubskrybuję z dwóch innych kanałów i powiem nawet mojej mamie, żeby zasubskrybowała kanał Karol z Dęba i zostawiła follow na Instagramie Karol z Dęba. Skoro subskrybuję od początku, no to jakby, nie wiem, czy specjalnie mi zależy na tym, żeby zasubskrybował z innych kont. No to tam halo, dzwoni kurier z paczką, na stół wjeżdża... Mandzio. Mandzio odpisał mi, przecie masz. Dzięki, Mandzio. Kolejna osoba, która mi odpisała, Wysocki. W sumie, czemu nie? Trzymaj. To jest właśnie to, o czym mówiłem, nie? To jest jakieś takie... Ci ludzie są fajni. W sumie. Zostały dwie osoby. Dwa mocne nazwiska. Barteczek Podłoga 110. Daniel Garciarz. Swoją drogą fajny kanał mają z takim gościem. Karol chyba się nazywa? 110%? Freeze. Mhm. Napisał mogę. A nie mam? Uznajmy w takim razie, że już ma subskrypcję. No i ta osoba, której w sumie najmniej się spodziewałem kompletnie, to nawet cienia szansy nie dawałem, że mi odpisze. Odpisał mi
Sajo. Nie kłamie, naprawdę. Już wam pokażę. Spoko, ale nagra jakiś taniec z żulem. Pomimo tego, że w sumie chciałem dostać suba od Ksajo i na tym polegał cały ten film, to tu postanowiłem po prostu tego nie robić. Nie chciałem wykorzystywać do tego osoby, której nie znam, w dodatku nie wiedząc, co przeszła w życiu, tylko po to, żeby dostać od kogoś znanego subskrypcję. I jak wcześniej z tego żartowałem, to tu faktycznie naszła mnie refleksja, żeby nie robić czegoś, co nie jest zgodne ze mną.